wydawnictwo albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Guillaume miso telefon od Anioła przełożyła Joanna Stankiewicz Prądzyńska czyta Krzysztof Gosztyła na brzegu jest bezpieczniej ale ja lubię walczyć z falami Emily Dickinson Prolog. Telefon komórkowy? Z początku wydawał ci się przedmiotem całkowicie zbędnym, ale przecież mogłaś pozostać w tyle za postępem techniki. Zakupiłaś więc najprostszy model i podstawowy abonament. Wbrew przewidywaniom od razu zaczęłaś używać komórki. W restauracji, w pociągu czy na tarasie kawiarni. Prowadziłaś pełne entuzjazmu rozmowy. Okazało się, że możliwość bycia w ciągłym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi dodawała ci pewności siebie. Tak jak wszyscy nauczyłaś się wystukiwać litery na maleńkiej klawiaturze i zaraziłaś się ciągłym wysyłaniem SMSów, tak jak wszyscy zrezygnowałaś z podręcznego kalendarzyka. I zastąpiłaś go wersją elektroniczną. W skupieniu wprowadziłaś do pamięci urządzenia numery telefonów znajomych, rodziny i kochanka. Pod zaszyfrowanym hasłem wpisałaś też numery byłych kochanków oraz pin karty, którego zdarzało ci się zapomnieć. Telefon nie robił najlepszych zdjęć, ale go używałaś. Fajnie było mieć zawsze przy sobie jakieś zabawne zdjęcie i móc je pokazać kolegom w pracy. Zresztą wszyscy tak robili. Komórka była przedmiotem doskonale dopasowanym do swojej epoki, w której powoli zanikały granice między życiem osobistym, zawodowym i towarzyskim. Przede wszystkim zaś ułatwiała żonglowanie czasem. A w obliczu natłoku zajęć i obowiązków oraz pilnych terminów, coraz bardziej go brakowało. Ostatnio zamieniłaś stary model na doskonalszy. Nabyłaś małe cudo pozwalające przeglądać e-maile, surfować po internecie i instalować setki różnych aplikacji. Teraz nie mogłaś się już obejść bez swojej komórki. Była jakby wszczepiona w Twój organizm, stała się częścią Ciebie, nie rozstawałaś się z nią nawet w łazience czy toalecie, gdziekolwiek byłaś, co najmniej raz na pół godziny, jeśli nie częściej, sprawdzałaś, czy przyszedł SMS, a może dzwonił kochanek lub przyjaciele? A jeśli twoja skrzynka e-mailowa była pusta, sprawdzałaś wiadomości oczekujące. Tak jak lalka w dzieciństwie. Tak telefon komórkowy zapewniał ci poczucie bezpieczeństwa. Gładki, błyszczący ekran uspokajał i hipnotyzował. Dodawał pewności siebie i umożliwiał natychmiastowy kontakt z innymi, a więc otwierał niezliczone możliwości. Któregoś wieczoru po powrocie do domu. Sięgnęłaś do jednej kieszeni, do drugiej, zajrzałaś do torby i okazało się, że komórki nie ma. Zgubiłaś ją, ktoś ci ją ukradł? Nie, to niemożliwe. Przeglądałaś wszystko jeszcze raz bez rezultatu. Może w biurze, ale wychodząc z biura, miałaś się ze sobą, bo pamiętasz, że używałaś jej w windzie. Z pewnością miałaś ją jeszcze w metrze i w autobusie. Psiakość. Najpierw byłaś zła, że ją zgubiłaś, ale wkrótce przypomniałaś sobie, że na szczęście wykupiłaś ubezpieczenie od kradzieży, zguby i zniszczenia, a masz u swojego operatora tyle uzbieranych punktów lojalnościowych, że jutro będziesz mogła kupić sobie nowy telefon, ten najnowocześniejszy, dotykowy. Dlaczego więc? Nie udało Ci się zasnąć, mimo że bywa już trzecia w nocy? Cicho wyślizgnęłaś się z łóżka, żeby nie obudzić mężczyzny, który spał obok ciebie. W kuchni sięgnęłaś na najwyższą półkę i wyciągnęłaś na poczętą paczkę papierosów, którą schowałaś tam na czarną godzinę. Wypaliłaś jednego, a niech tam! Wypiłaś kieliszek wódki. Cholera! Przeklęłaś w myślach. Usiadłaś na krześle, skulona zimna. Otworzyłaś okno, żeby wyleciał dym. Co miałaś w tym cholernym telefonie? Kilka filmików wideo, z pięćdziesiąt zdjęć, listę odwiedzanych stron internetowych, swój adres, w tym kod do bramy adres Twoich rodziców, numery telefonów ludzi, a niektóre nie powinny tam się znaleźć. Jakieś wiadomości, po których przeczytaniu można by pomyśleć, że Przestań to paranoja próbowałaś przywołać się do porządku. Zaciągnęłaś się papierosem i wypiłaś łyk wódki. Właściwie nie było tam niczego kompromitującego, ale Wiadomo, że pozory mogą mylić. Najbardziej bałaś się, że twój telefon dostanie się w ręce kogoś tobie wrogiego. Zaczęłaś żałować, że zachowałaś niektóre zdjęcia, nie mówiąc już o e-mailach czy smsach. Przeszłość, rodzina, pieniądze, seks. Gdyby się ktoś uparł, mógłby cię załatwić. Po co przechowywać te rzeczy? Po co? Ale za późno na żale ach jak zimno wstałaś by zamknąć okno z czołem przyklejonym do szyby spoglądałaś na mieszkania w których wciąż świeciło się światło czy na drugim końcu miasta jakiś facet nie wpadrywał się przypadkiem w ekran twojego telefonu delektując się eksploracją ciemnych stron twego życia a może nawet przeszukał aparat by odkryć twoje kompromitujące tajemnice? Część pierwsza: kot i mysz. Rozdział pierwszy: Zamiana. Niektórym ludziom jest pisane się spotkać, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, czy dokąd się wybierają, któregoś dnia na siebie wpadną. Claudie Gale. Nowy Jork, lotnisko JFK, tydzień przed Bożym Narodzeniem. Ona. A potem? Potem Rafael wręczył mi pierścionek z brylantem od Tiffaniego i poprosił, żebym została jego żoną. Ze słuchawką przyklejoną do ucha Madlen przechadzała się tam i z powrotem przed wysoką oszkloną ścianą, za którą widać było pasy startowe. Pięć tysięcy kilometrów stąd, w małym mieszkanku na północy Londynu, jej najlepsza przyjaciółka, słuchała z zapartym tchem dokładnego sprawozdania z romantycznej wyprawy do Nowego Jorku. — O, to naprawdę się postarał — osądziła Julian. Weekend na Manhattanie, pokój w Waldorf Astori, przejażdżka dorożką Oświadczyny jak za dawnych czasów. Dopracowany był każdy szczegół, tak jak w filmie stwierdziła szczęśliwa Madlen. A czy przypadkiem nie było to zbyt perfekcyjne? Zaczęła się z nią drażnić Julian. A możesz mi powiedzieć ty, snopko, co to znaczy zbyt perfekcyjne? Julian zaczęła się niezręcznie tłumaczyć. Chcę tylko powiedzieć, że zabrakło tu niespodzianki. — No wiesz, Nowy Jork, Tiffany, przechadzka w pruszącym śniegu, ślizgawka w Central Parku — to przecież takie przewidywalne, takie banalne. — O ile dobrze pamiętam, Wayne oświadczył ci się po wieczorze spędzonym na piciu w pubie. Był zalany w pestkę i zaraz po tym, jak wybełkotał słowa oświadczyn, musiał lecieć do toalety, żeby zwymiotować. Czy tak było? — odgryzła się Madlen. No dobra, wygrałaś. Julian się poddała. Madlen uśmiechnęła się. Idąc wolnym krokiem, powoli zbliżała się do strefy odlotów, wypatrując w gęstym tłumie sylwetki Rafaela. Był początek ferii bożonarodzeniowych, i na lotnisku wrzało jak w ulu. Jedni jechali spędzić święta z rodziną, inni wybierali się na koniec świata do ciepłych krajów, byle dalej od nowojorskiej słoty. Ale nie mówiłaś, co mu odpowiedziałaś, odezwała się Julian. Chyba żartujesz. Oczywiście, że powiedziałam tak. Hmm, — Od razu się zgodziłaś? Nie podręczyłaś go trochę? — A dlaczego miałabym go dręczyć? Julian, mam prawie trzydzieści cztery lata. Nie wydaje ci się, że dość już się naczekałam? Kocham Rafaela, spotykamy się od dwóch lat, chcemy mieć dziecko. Za kilka tygodni wprowadzimy się do domu, który wspólnie wybraliśmy. Po raz pierwszy w życiu czuję się naprawdę bezpiecznie. Jestem bardzo szczęśliwa. — Mówisz tak, bo on stoi gdzieś obok, prawda? — Ależ skąd? — Madlen się roześmiała. Poszedł nadać bagaże. Mówię tak, ponieważ to właśnie myślę. Przystanęła przed kioskiem z gazetami. Z tytułów w ciasno ułożonych czasopismach wynikało, że świat chyli się ku upadkowi i że od dawna żyjemy na kredyt zaciągnięty na poczet niepewnej przyszłości wobec kryzysu ekonomicznego, bezrobocia, skandali politycznych, desperacji ludzkiej i katastrof ekologicznych. Nie boisz się, że życie z Rafaelem okaże się. — Nudne? — nie dawała za wygraną Julian. — A nawet jeśli masz rację, to co z tego? — odrzekła Madeleine. — Chcę mieć koło siebie kogoś silnego, lojalnego, kogoś, komu mogę zaufać. Rzeczywistość jest niepewna, nie przynosi nam oparcia ani stabilizacji, a ja chcę mieć oparcie i stabilizację w domu. Rozumiesz? Mm — Mhm — chrząknęła Julian. — Ale nie ma żadnego mhm, mm Julian, możesz zacząć szukać sukni dla druhny. Mm — Mhm — Powtórzyła młoda Angielka, ale tym razem po to, aby zamaskować wzruszenie. Madlen popatrzyła na zegarek. Za jej plecami szare samoloty oczekiwały w kolejce na pozwolenie startu. No dobra, idę. Mój samolot startuje w pół do szóstej, a mojego męża, jak nie ma, tak nie ma. Twojego przyszłego męża? poprawiła ją z uśmiechem Julian. A kiedy znów przyjedziesz do mnie do Londynu? Może w ten weekend? — Bardzo bym chciała, ale to niemożliwe. Wylądujemy w Paryżu bardzo wcześnie. Ledwo mi wystarczy czasu, żeby wpaść do domu, wziąć prysznic i zdążyć do pracy. — No nie można powiedzieć, żebyś leniuchowała. — Julian prowadzę kwiaciarnię. Boże Narodzenie to okres największych zamówień. Spróbuj przynajmniej przespać się w podróży. — Na pewno tak zrobię. I zadzwonię do ciebie jutro. Madlen obiecała przyjaciółce i rozłączyła się. On... — Nie upieraj się, Francesco, nie ma mowy o żadnym spotkaniu. Ale jestem niecałe dwadzieścia metrów od ciebie, stoję pod ruchomymi schodami. Jonathan zmarszczył brwi. Ze słuchawką przy uchu podszedł do balustrady i spojrzał w dół. Zobaczył młodą brunetkę o twarzy Madonny, która mówiła coś do słuchawki, ściskając za rękę dziecko opatulone w za dużą budrysówkę. Kobieta miała długie włosy, dżinsy, biodrówki — puchową, wciętą w talii kurtkę i markowe okulary przeciwsłoneczne w szerokiej oprawie, skutecznie zasłaniające połowę twarzy. Jonathan pomachał ręką w kierunku swego syna, który nieśmiało oddał mu pozdrowienie. — Przyśnij mi jego i spadaj — warknął na nią. Za każdym razem, kiedy widział swoją byłą żonę, cierpiał i ogarniała go złość. Nie umiał opanować tych uczuć. Teraz patrzył posępnie na nią, wściekły z bezsilności. Nie wolno ci tak do mnie mówić, zaprotestowała kobieta. Mówiła z lekkim włoskim akcentem. Nie masz się mnie pouczać. Wybrałaś i teraz ponosisz konsekwencje tego wyboru wybuchnął Jonathan do słuchawki. Zdradziłaś swoją rodzinę, Francesko. Zdradziłaś mnie i zdradziłaś Charliego. Charliego do tego nie mieszaj. Jak mam go nie mieszać? Przecież to on cierpi najbardziej. To przez twoje wygłupy widzi swojego ojca tylko kilka tygodni w roku. Tak mi przy. A samolot? przerwał jej podniesionym głosem. Mam ci przypomnieć? Dlaczego Charlie boi się sam lecieć samolotem? Przez co muszę telepać się przez cały kraj samochodem za każdym razem, kiedy on ma ferie szkolne. To nie nasza wina, Jonathanie. Takie jest życie. Jesteśmy dorośli, ty i ja. To nie jest tak, że z jednej strony jestem ja ta zła, a z drugiej ty ten dobry. Cóż, sędzia był. Innego zdania, zauważył Jonathan, nagle zmęczony. Rozwód orzeczono z winy jego byłej żony. Zamyślony, popatrzył na pas startowy. Było dopiero w pół do piątej, a już zapadał zmrok. Na oświetlonym asfalcie długa kolejka wielkich odrzutowców czekała na znak zwierzy kontrolnej, żeby unieść się w powietrze i polecieć do Barcelony, Hongkongu, Sydney. Paryża. Skończmy tę rozmowę, powiedział. Szkoła zaczyna się 3 stycznia, więc. Przywiozę ci Charlie'ego dzień wcześniej. Dobrze, odrzekła Franceska. Ostatnia rzecz. Kupiłam mu komórkę. Chcę być z nim cały czas w kontakcie. Chyba żartujesz, zaprotestował Jonathan. Ma dopiero siedem lat, jest za mały na telefon. To dyskusyjna kwestia, odrzekła Franceska. Jeżeli to sprawa sporna, to nie powinnaś sama decydować. Może później, ale na razie zabieraj ze sobą tę komórkę i wyślij wreszcie dziecko do mnie. Niech będzie jak chcesz, powiedziała cicho Franceska. Jonathan wychylił się i zmrużył oczy. Zobaczył jak Charlie wręczył Francesce mały kolorowy przedmiot. Potem chłopiec ucałował matkę i niepewnym krokiem wszedł na ruchome schody. Jonathan przepchnął się między ludźmi i podszedł do synka. Cześć, tato. Cześć, kolego. Powiedział i chwycił go w objęcia. Oni. Madlen szybkim krokiem mijała wystawy butików strefy bezcłowej, wystukując na klawiaturze komórki prawie na ślepo odpowiedź Rafaelowi. Jej narzeczony nadał już walizki, ale teraz stał w kolejce do punktu kontroli bezpieczeństwa. Madeleine zaproponowała mu, żeby spotkali się w kafeterii. Tato, jestem trochę głodny. Czy możesz mi kupić panino? Spytał grzecznie Charlie. Przechodząc przez labirynt ze szkła i stali, który prowadził do strefy odlotów, Jonathan trzymał rękę na ramieniu Charliego. Nienawidził lotnisk. Zwłaszcza w tym okresie roku, Boże Narodzenie i lotniska kojarzyły mu się z ponurymi okolicznościami, w których dwa lata wcześniej dowiedział się o zdradzie żony. Ale zadowolony ze spotkania z synkiem, chwycił dziecko w pasie i podniósł. Panino dla młodego człowieka, raz! wykrzyknął, skręcając do kafeterii. Stoliki w bramie do nieba, największej kafeterii terminalu. Ustawione były wokół atrium, pośrodku którego znajdowała się szeroka lada pełna specjalności kulinarnych z różnych krajów. Co mam wybrać? Ciastko czekoladowe czy kawałek pizzy? Zastanawiała się Madlen, patrząc na bufet. To pewne, że najzdrowszy byłby jakiś owoc, ale była głodna jak wilk. Postawiła na tacy ciastko, które odłożyła, gdy tylko odezwała się jej nowa komórkowa aplikacja Geminy Cricket, podając liczbę kalorii, zawiedzona sięgnęła do wiklinowego kosza po jabłko, zamówiła herbatę z cytryną i podeszła do kasy. Ciabatta, pesto, plasterki suszonych pomidorów w oliwie, szynka parmeńska i mozzarella. Charlie miał pełne usta śliny, kiedy patrzył na swoją włoską kanapkę. Od małego towarzyszył ojcu na zapleczach restauracji, co rozwinęło w nim zamiłowanie do smacznego jedzenia i ciekawość odkrywania nowych smaków. — Uważaj, nie wywróć jedzenia — zwrócił mu uwagę Jonathan po zapłaceniu rachunku w kasie. Chłopczyk. Kiwnął głową i zacisnął rączki na brzegu tacy, starając się utrzymać w równowadze butelkę wody i kanapkę. W restauracji było pełno ludzi. Owalna sala miała przeszklone ściany, przez które rozciągał się widok bezpośrednio na pasy startowe. Tatusiu, a gdzie siadamy? Spytał Charlie, czując się zagubiony pośród tłumu podróżnych. Jonathan popatrzył nerwowo na gęsty tłum przepychający się między krzesłami. Najwyraźniej nie było wolnych stolików. Jednak po chwili, jakby pod działaniem czardziejskiej różdżki, zwolnił się stolik tuż przy szklanej ścianie. — Ster w prawo, majtku! — rzucił Jonathan, puszczając oko do syna. Kiedy przyspieszył kroku, zadzwoniła jego komórka. Zawahał się. Jedną ręką ciągnął walizkę na kółkach, w drugiej trzymał tacę z jedzeniem — Spróbował niezręcznie wydobyć aparat z kieszeni marynarki, ale... — Ależ tłum! — zmartwiła się Madlen na widok przepełnionej restauracji. — Chciała chwilę odpocząć przed lotem, a tu wszystkie stoliki zajęte. — Haj! — prawie krzyknęła, kiedy jakaś nastolatka, nie zważając na nic i na nikogo, nastąpiła jej na nogę i nawet nie przeprosiła. — Cholerna smarkata! — Pomyślała, rzucając jej pełne nagany spojrzenie, na które dziewczyna odpowiedziała dyskretnie, acz jednoznacznie wystawionym w górę palcem środkowym. Madlen nie zdążyła się zdenerwować tym ordynarnym zachowaniem, bo w tej samej chwili zwolnił się stolik tuż przy szklanej ścianie. Przyspieszyła kroku, żeby zdobyć to cenne miejsce. Była zaledwie trzy metry od celu, kiedy z torebki dobiegł ją dźwięk wibrującej komórki. Och, nie teraz, pomyślała. Postanowiła nie odbierać, ale potem zmieniła zdanie, to z pewnością Rafael, który jej szuka. Niezręcznie chwyciła tacę jedną ręką i myśląc o tym, jak ciężki jest stojący na niej czajniczek z herbatą, zaczęła drugą grzebać w torebce między ogromnym pękiem kluczy, terminarzem i zaczętą powieścią. Zaczęła robić dziwne ruchy, żeby móc uchwycić telefon i podnieść go do ucha, kiedy Madlen i Jonathan wpadli na siebie z impetem. Wszystko, co stało na obydwu tacach czajniczek z herbatą, jabłko, kanapka, butelka Coca-Coli, kieliszek wina pofrunęło w powietrze i z hałasem spadło na podłogę. Przestraszony Charlie upuścił swoją tacę i zaczął płakać. Co za kretynka! Zdenerwował się Jonathan z trudem podnosząc się z posadzki. Nie może pani uważać? krzyknął. Co za idiota! Zdenerwowała się Madlen, uświadamiając sobie, co się stało. Ach, bo to moja wina, tak? To raczej pan powinien uważać! wykrzyknęła, wiedząc, że najlepszą obroną jest atak. Podniosła z podłogi telefon, torebkę i klucze. Jonathan pochylił się ku przestraszonemu synkowi, żeby go uspokoić, i podniósł kanapkę w celofanowym opakowaniu, butelkę wody i swoją komórkę. Ja pierwszy zauważyłem ten stolik. Oburzył się. Już prawie siedzieliśmy, kiedy nagle zwaliła się pani na nas jak meteoryt z kosmosu. Chyba pan żartuje. Przecież to ja pierwszego zauważyłam. Złość podkreśliła jej angielski akcent, do tej pory niezauważalny. No tak czy inaczej, pani jest sama, a ja mam pod opieką dziecko. No ładne mi usprawiedliwienie, a dlaczegoż to niby fakt posiadania dzieciaka daje panu prawo atakowania mnie? I jeszcze zniszczył mi pan bluzkę, dodała Madlen z żalem, zauważając z przodu wielką plamę z czerwonego wina. Speszony Jonathan pokręcił głową i wzniósł oczy do nieba. Chciał zaprotestować, ale Madlen była szybsza. A poza tym wcale nie jestem sama, wykrzyknęła, zauważając Rafaela. Jonathan wzruszył ramionami i wziął czarle jego za rączkę. Chodź. No, chodź, pójdziemy gdzie indziej. Idiotka! rzucił, wychodząc z restauracji. Samolot linii Delta, lot numer 4565 do San Francisco. Wystartował z Nowego Jorku o 17.00. Jonathan tak się cieszył ze spotkania z synem, że czas minął mu bardzo szybko. Od chwili, kiedy jego rodzice się rozeszli, Charlie chorobliwie bał się latać samolotem. Nie był w stanie podróżować sam, nie umiał też zasnąć podczas lotu, tak więc przez siedem godzin podróży ojciec z synem cały czas rozmawiali, opowiadając sobie różne śmieszne historie, a także obejrzeli po raz dwudziesty na ekranie laptopa zakochanego kundla, delektując się lodami hagendas w maleńkich pojemniczkach. Do takiego deseru mieli prawo tylko pasażerowie biznes-class, ale wyrozumiała stewardesa, którą rozczuliła twarzyczka Charliego i niezręczny wdzięk jego tatusia, z prawdziwą przyjemnością złamała tę zasadę. Samolot linii Air France, lot numer 29, opuścił lotnisko JFK o wpół do szóstej. W ciszy i komforcie business class. Rafael faktycznie nie robił niczego połowicznie, Madlen włączyła aparat fotograficzny i poszukała zdjęć z nowojorskiej eskapady. Przytuleni do siebie z satysfakcją oglądali uwiecznione w cyfrowym aparacie chwile z tej prawie poślubnej podróży. Potem Rafael zapadł w drzemkę, a Madlen. Obejrzała po raz dziesiąty, wybraną z listy propozycji linii lotniczych, starą komedię Lubicza, Sklep za rogiem. Dzięki różnicy czasu nie było nawet dziewiątej wieczór, kiedy samolot Jonathana dotarł do San Francisco. Wreszcie uspokojony Charlie zasnął na rękach ojca, gdy tylko wyszli z samolotu. Jonathan zaczął wypatrywać swego przyjaciela Markusa, z którym prowadził mały francuski bar w samym centrum North Beach. Markus miał po nich wyjechać. Jonathan stanął na palcach, żeby spojrzeć ponad głowami ludzi. No cóż, zdziwiłbym się, gdyby ten luzak zjawił się tu punktualnie, mruknął. W końcu postanowił sprawdzić. Może ma jakąś wiadomość od przyjaciela na komórce. Gdy tylko wyłączył tryb samolotowy, na ekranie pojawił się długi SMS. — Witaj w Paryżu, kochanie. Mam nadzieję, że wypoczęłaś podczas lotu i że Rafael zbytnio nie chrapał. <grym> — Przepraszam za to, co ci nagadałam. Jestem naprawdę szczęśliwa, że wychodzisz za mąż i że wreszcie znalazłaś mężczyznę, który uczyni cię szczęśliwą. — Obiecuję, że potraktuję swoją rolę druhny z powagą i szacunkiem. — Twoja wierna przyjaciółka. Julian. — A co to za bzdury? — zdziwił się Jonathan, czytając wiadomość jeszcze raz. — Jakiś głupi żart Markusa? Po chwili jednak zaczął oglądać uważnie komórkę. — No tak, to taki model jak jego, ten sam kolor, ale... — To cudzy telefon. Szybki rzut oka na pocztę elektroniczną uświadomił mu, że aparat należał do niejakiej Madeleine Green, zamieszkałej w Paryżu. Cholera, to telefon tej kretynki, która wpadła na mnie na lotnisku w Nowym Jorku zaklął w myślach. Madlen popatrzyła na zegarek, tłumiąc ziewnięcie. W pół do siódmej rano. Lot trwał niewiele dłużej niż siedem godzin, ale z powodu różnicy czasu. Samolot wylądował w Paryżu w sobotę rano. Roissy budziło się pośpiesznie do życia. Tak jak w Nowym Jorku, mimo wczesnej pory i tu było pełno wczasowiczów oczekujących w hali odlotu. Pewna jesteś, że chcesz iść dzisiaj do pracy? spytał Rafael, kiedy stali przed pasem transmisyjnym, czekając na walizki. Oczywiście, kochanie, odpowiedziała Madlen, włączając komórkę, żeby sprawdzić pocztę Założę się, że mam już mnóstwo zamówień. Najpierw. Wysłuchała swojej automatycznej sekretarki, na której jakiś zupełnie nieznany jej zaspany głos z zaciągającym akcentem zostawił dziwną wiadomość. Witaj, John. Tu, Markus. <laughs> Mam mały kłopot z samochodem, wycieka olej z czwórki. No dobra, wyjaśnię ci później. Chcę tylko powiedzieć, że pewnie się trochę spóźnię. Wybacz. A co to za historia? Zdziwiona Madeleine wyłączyła sekretarkę. Czyżby ktoś pomylił numery? Hm. Zaczęła przeglądać się swojemu telefonowi ta sama marka, ten sam model, ale to nie była jej komórka. — Cholera! — wykrzyknęła zdenerwowana. — Przecież to telefon tego idioty, który wpadł na mnie na lotnisku w Nowym Jorku. Rozdział drugi Dwa różne życia to strasznie zostać samemu, kiedy było się parą. Paul Moran. Jonathan wysłał pierwszego sms -a. Mam pani telefon, czy pani ma mój? Jonathan Lemperer. Na który Madlen? Odpowiedziała prawie natychmiast. Tak, mam. Gdzie pan jest? Madlen Green. San Francisco, a pani? W Paryżu. Hm. Co teraz zrobimy? Chyba we Francji jest poczta. Wyślę go pani jutro przez FedEx. O, jaki pan miły doprawdy! Ja też wyślę go panu jak najszybciej. Jaki jest pana adres? Restauracja French Touch, 1606 Tacton Street, San Francisco, Kalifornia. A oto mój adres: Le Jardin Extraordinaire, 3 bis Rue de lambre Paris 14. Jest pani kwiaciarką, czy tak? Ma pani pilne zamówienie od jakiegoś Olega Mordorowa, 200 czerwonych róż, wysłać do teatru Châtelet dla aktorki, która rozbiera się w trzecim akcie. Moim zdaniem to nie jest jego żona. Jakim prawem przeczytał pan moje wiadomości? Przecież chcę pani wyświadczyć przysługę. Widzę, że jest pan tak samo bezpośredni w mowie, jak i w piśmie, a więc posiada pan restaurację, Jonathanie? Tak. W takim razie ten lokalik ma nową rezerwację. Jutro wieczorem stolik na dwie osoby dla państwa Strzechowskich. O ile dobrze zrozumiałam, bo nagranie było bardzo złej jakości. Dziękuję. Dobranoc pani. W Paryżu jest siódma rano. Jonathan pokręcił głową zirytowany i wsunął komórkę do wewnętrznej kieszeni marynarki. Cóż za okropna baba! San Francisco 21:30. Jaskrawo czerwona stara renówka zjechała z drogi numer 101 do centrum miasta. Wlokła się jak żółw po embarkederą, sprawiając wrażenie, jakby poruszała się w zwolnionym tempie. Mimo, że ciepły nawiew był nastawiony na maksimum, szyby kompletnie zaparowały. W końcu kiedyś nas rozwalisz tym rupieciem — jęknął Jonathan, wciśnięty w siedzenie pasażera. — Ależ to doskonały wóz — odparł Markus. Tak, — Dobrze, żebyś wiedział, jak ja o niego dbam. Pozlepiane, nastroszone włosy, zjeżone brwi, niegolona od osiemnastu dni broda i opadające jak u drupiego powieki. Markus wyglądał jak teleportowany tu z czasów prehistorycznych — a niekiedy nawet jak przybysz z innej planety. Tonął w zbyt szerokich spodniach. Hawajską koszulę rozpiętą miał do pępka, a jego rachityczna sylwetka wydawała się nienaturalnie skręcona na siedzeniu samochodu. Na nogach miał stare Japonki. Do tego prowadził tylko jedną stopą: piętą wciskając sprzęgło, a palcami u stóp manipulując na zmianę pedałem gazu i hamulcem. A ja bardzo lubię samochód wujka Markusa, wykrzyknął z entuzjazmem Charlie, skacząc po tylnym siedzeniu. Dzięki, staruszku, odpowiedział Markus, mrugnąwszy okiem w kierunku chłopca. Charlie, zapnij pas i przestań wariować, rozkazał synkowi Jonathan, po czym spojrzał na przyjaciela i zapytał. Byłeś w restauracji dziś po południu? Eee, przecież dziś zamknięte. Ale czy przynajmniej przyjąłeś dostawę kaczek? — Jakich kaczek? — Kaczy chudek i rukoli, które Bob Woodmark przywozi nam w każdy piątek. — O, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. — Do jasnej cholery! — zdenerwował się Jonathan. — Zapomniałeś o jedynej rzeczy, o której miałeś pamiętać. No, — No to przecież nie takie znowu straszne — zaczął usprawiedliwiać się Markus. — A właśnie, że straszne. Zrozum, nawet jeśli Woodmarka trudno znieść, to pamiętaj, że najlepsze nasze produkty pochodzą z jego fermy. Jeśli zorientuje się, że o nim zapomniałeś, to wkurzy się i nie będzie chciał z nami więcej współpracować. Podjedź pod restaurację. Założę się, że zostawił dostawę przy tylnym wejściu. No, — no, Mogę to sprawdzić co? powiedział Markus uspokajająco. — Na razie was odbiorę, a potem... — Nie — przerwał mu Jonathan. — Jesteś leniem, na którego nie można liczyć. I muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Ale mały jest zmęczony. Wcale nie, zawołał Charlie. Ja też chcę jechać najpierw do restauracji. A więc postanowione, uciął Jonathan. Zjedź na poziomie Third Street, dodał, wycierając zaparowaną przednią szybę, własnym rękawem. Ale Renówka nie lubiła gwałtownych zmian trasy. Wąskie opony słabo przylegały do szosy i nagły skręt o mało nie zakończył się wywrotką. Nawet nie umiesz prowadzić tego grata, prawie nas zabiłeś do cholery! wrzasnął Jonathan. No, robię co mogę, odkrzyknął Markus, wychodząc na prostą pośród rozpaczliwego pisku klaksonów. Na biegnącej pod górę Kearney Street stary samochód odzyskał powoli równowagę. To widok mojej siostry doprowadził cię do tego stanu? spytał Markus po dłuższej chwili. Francesca jest zaledwie twoją przyrodnią siostrą poprawił go Jonathan. I co u niej słychać? Jonathan rzucił Markusowi wrogie spojrzenie. Jeśli wydaje ci się, że rozmawialiśmy, to. Markus wiedział, że to śliski temat i nie naciskał więcej. Skupił się na drodze, żeby bez dalszych przeszkód dojechać do Columbus Avenue i zaparkować swoje ulubione autko przed restauracją French Tat. Na rogu Union i Stockton Street, tak jak Jonathan się domyślał, Bob Woodmark zostawił towar przy tylnych drzwiach. Chwycili skrzynki i wsunęli je do chłodni, sprawdzając przedtem, czy główna sala jest w porządku. French Touch była francuskim przyczółkiem w sercu North Beach, włoskiej dzielnicy San Francisco, małe, ale przytulne wnętrze udekorowano na wzór francuskiego bistra z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Boazerie, rzeźbiony sufit, podłoga z kafelków tworzących mozaikę, wielkie secesyjne lustra, stare afisze przedstawiające Josephine Baker, Maurice Chevalier i Mister Get. Restauracja serwowała dania tradycyjnej kuchni francuskiej, proste i bezpretensjonalne. Na czarnej tablicy wiszącej na ścianie można było przeczytać ślimaki w cieście francuskim z miodem, pierś kaczki z pomarańczami, babka drożdżowa z kremem. Tato. Mogę dostać loda? Spytał Charlie, siadając przy synowym, błyszczącym bufecie, zajmującym całą boczną ścianę głównej sali. Nie, skarbie, zjadłeś tonę lodu w samolocie. Poza tym, o tej porze powinieneś dawno spać. No, ale przecież mam ferie. No, Jonathan, odpuść dziecku, dorzucił Markus. Ty się nie wtrącaj. ale przecież to Boże Narodzenie. Hmm, para dzieciaków. Jonathan nie mógł powstrzymać uśmiechu. Podszedł do lady w oknie kuchni, przez które goście mogli częściowo oglądać proces przygotowywania dań. Na co masz ochotę? spytał synka. Na białą damę! wykrzyknął chłopczyk z entuzjazmem. Jonathan bawiąc się w kucharza, zgrabnie połamał tabliczkę gorzkiej czekolady i wrzucił kawałki do małej metalowej miski stojącej w garnuszku zgrzejącą się wodą. — A ty? — spytał Markusa. — A może otworzymy winko? — Dobra. Na twarz Markusa wypłynął szeroki uśmiech. Szybko podniósł się z fotela i pobiegł do swego ulubionego miejsca w restauracji, czyli do piwnicy z winami. Tymczasem Jonathan, uważnie obserwowany przez Charlie'ego, włożył do specjalnego pucharu dwie kulki lodów waniliowych i kawałek bezy — kiedy czekolada się roztopiła, dodał do niej łyżkę tłustej śmietany. Wylał gorącą czekoladę na lody, na to nałożył bitej śmietany i wszystko obsypał prażonymi migdałami. Smacznego? Rzucił do synka, wsuwając w kulkę lodów maleńką papierową parasolkę. Usiedli obaj przy stoliku obok siebie na miękkiej kanapie. Charlie z błyszczącymi oczyma spróbował lodów długą łyżeczką. — Spójrz na to cudo! — usłyszeli entuzjastyczny głos Markusa wyłaniającego się z piwnicy. — Screaming Eagle, rocznik 1997, zwariowałeś to wino zarezerwowane dla klientu. — No zgódź się, to będzie mój prezent gwiazdkowy. Jonathan trochę jeszcze pozrzędził dla formy i zgodził się na otwarcie wspaniałej butelki. W sumie wolał, żeby Markus napił się w restauracji. Przynajmniej będzie mógł go przypilnować. W przeciwnym razie Kanadyjczyk zrobiłby rundkę po barach, a kiedy był podpity, szybko wydarzały się katastrofy. Już nieraz kompani od wspólnego picia wykorzystali jego naiwność i serdeczność, ogrywając go w pokera i każąc podpisywać rozmaite weksle, które Jonathan musiał potem odzyskiwać prawie z narażeniem życia. Zobacz, jaki ten nektar ma kolor, wykrzyknął Markus, przelewając zawartość butelki do karawki z szerokim dękiem. Markus był synem z nieprawego łoża ojca Franceski i kanadyjskiej piosenkarki Country. Po śmierci ojca, bogatego nowojorskiego biznesmena, nie odziedziczył ani centa. Jego matka zmarła stosunkowo niedawno, a z przyrodnią siostrą widywał się sporadycznie. Nie przejmował się zupełnie tym, że został praktycznie bez pieniędzy. Miał w nosie, jak wygląda, i był kompletnie nieobity. Spał dwanaście godzin na dobę, co jakiś czas pomagał w restauracji. Chronicznie się spóźniał, a nakazy nie miały na niego żadnego wpływu. Był zlekka zwariowany, naiwny, ale uroczy. Miał w sobie coś dziecinnego i rozbrajającego, nawet jeśli konsekwencje jego lekkomyślności potrafiły być na co dzień męczące. Przez cały czas trwania swego małżeństwa, Jonathan widział w Markusie kretyna, z którym nie miał nic wspólnego. Ale kiedy Franceska opuściła go, jedynie Markus, ten walnięty szwagier, stanął po jego stronie. W owym czasie nawet konieczność zajęcia się Charlie nie zapobiegła depresji Jonathana. Spędzał czas bezczynnie, ogarnięty rozpaczą, topiąc smutki w alkoholu. Na szczęście jakimś cudem Markus zmobilizował się i po raz pierwszy w życiu wziął wszystkie sprawy w swoje ręce. Zauważył gdzieś tę zniszczoną włoską restaurację, która dopiero co zmieniła właściciela, i użył całej swej siły perswazji, żeby namówić nowych posiadaczy na założenie w jej miejsce francuskiego bistra i na oddanie kuchni we władanie jego szwagra. To pozwoliło Jonatanowi wynurzyć się na powierzchnię. Ale gdy tylko Markus spostrzegł, że Jonatan jest uratowany, znów stracił całą energię i popadł w dawne lenistwo. Twoje zdrowie! Rzucił teraz, wręczając Jonathanowi napełniony kieliszek. Czyli mamy przyśpieszone Boże Narodzenie, stwierdził Jonathan, włączając secesyjny odbiornik radiowy, który wynalazł na targu staroci w Pasadenie. Odszukał stację nadającą rok. Rozległy się dźwięki transmisji na żywo z jakiegoś koncertu i pierwsze takty piosenki Light My Fire. Ach, to wspaniałe! Wykrzyknął Markus, sadowiąc się wygodnie na kanapie. Nie było wiadomo, czy ma na myśli kabernet, czy muzykę dorsów. Jonathan również starał się odprężyć. Rozpiął kołnierzyk koszuli, zdjął marynarkę, ale kiedy jego wzrok padł na leżący na stole telefon Madlen, zmarszczył brwi. Przez tę historię z telefonami stracę mnóstwo rezerwacji, pomyślał. Niektórzy z regularnych gości restauracji dysponowali jego osobistym numerem. Był to przywilej, dzięki któremu mogli dostać stolik, nawet wtedy, kiedy lokal był pełny. Markus wyciągnął rękę i wziął ze stołu komórkę Madlen. Jonathan patrzył na synka, który zwinięty na kanapie powoli zasypiał. Jonathan żałował, że nie może wziąć z dziesięć dni wolnych, żeby poświęcić się całkowicie Charlie'emu, ale nie mógł sobie na to pozwolić. Dopiero niedawno wyszedł z wielkich kłopotów finansowych, które kilka lat wcześniej niemal go wykończyły, co wyleczyło go definitywnie z zaciągania kredytów, debetów na koncie i innych długów oraz kar za opóźnienia w ich spłacaniu. Zmęczony przymknął oczy i zobaczył Franceskę, tę z ostatniego spotkania na lotnisku. Mimo, że minęły już dwa lata, wciąż tak samo cierpiał. To było prawie nie do wytrzymania. Otworzył oczy i łyknął wina, żeby odepchnąć od siebie jej obraz. Trudno. Może nie jest tak, jak sobie wymarzył, ale przecież żyje, jest zdrów, pracuje. Niezła dupa! rzucił Markus, dotykając tłustymi palcami ekranu, by przejrzeć wszystkie fotografie z komórki. Zaintrygowany Jonathan spojrzał mu przez ramię. Pokaż! Niektóre ze zdjęć młodej kobiety były z lekka erotyczne. Czarno-białe, sugestywne pozy, utrwalone przez aparat. Delikatna koronka, satynowe podwiązki, dłoń zakrywająca wstydliwie nagą pierś, czy dotykająca biodra. Niewinne w porównaniu z tym, co niektórzy wrzucają do internetu. Ta to mogę zobaczyć? spytał Charlie, otwierając oczy. Nie, nie, śpij. To nie dla dzieci. Ale było zaskakujące, że ta snopka, odstawiająca księżniczkę, która tak wkurzyła go na lotnisku, w ogóle porobiła sobie takie zdjęcia. Bardziej zdziwiony niż podniecony Jonathan powiększył zdjęcie twarzy młodej kobiety. Wyglądało na to, że dziewczyna pozwoliła się sfotografować dla zabawy, choć można było wyczuć, że jest lekko zażenowana. To był na pewno pomysł jej przyjaciela który zabawiał się przez chwilę w Helmuta Newtona. Któż to zrobił te zdjęcia? Mąż? Kochanek? Jonathan przypomniał sobie, że na lotnisku widział obok niej jakiegoś mężczyznę, ale za nic nie umiałby opisać jego wyglądu. — No dobra, wystarczy — odłożył telefon na stół. Markus był najwyraźniej zawiedziony. On zaś poczuł nagle wstyd. — Jakim prawem? Grzebie w życiu prywatnym nieznajomej kobiety. — Myślisz, że ona nie przejrzy twojego telefonu? — spytał ze śmiechem Markus. — Mam to gdzieś. Ja nie mam żadnych takich zdjęć. — wykrzyknął, nalewając sobie kieliszek wina. — Jeśli myślisz, że kiedykolwiek zabawiałem się w fotografowanie swojego przyrodzenia... Cabernet smakowało wybornie. Czerwonymi owocami i piernikiem. Jonathan zaczął sobie przypominać, co ma w swoim telefonie. Prawdę mówiąc, nic nie pamiętał. W każdym razie na pewno nic kompromitującego, pomyślał uspokojony. Ale mylił się. Paryż 7:30 Ostatni model Jaguara XF pokonywał zimny metalowy błękit obwodnicy Paryża. Biała skóra, drewno orzechowe, aluminium. Luksusowe i przytulne wnętrze samochodu wywoływało poczucie bezpieczeństwa. Na tylnym siedzeniu leżały walizki od Witona, torba z kijami golfowymi i numer Le Figaro magazyn. Czy na pewno chcesz dziś otworzyć sklep? — ponowił pytanie Rafael. — Kochanie, mówiliśmy już o tym tysiąc razy — wykrzyknęła Madeleine. Moglibyśmy przedłużyć sobie wakacje, nie ustępował mężczyzna. Śmignę do Deauville, spędzimy noc w Normandii i jutro rano zjemy lunch z moimi rodzicami. Kuszące, ale nie. A poza tym przecież masz spotkanie z jakimś klientem na budowie. Ty decydujesz, skapitulował architekt, skręcając w boulevard Jourdan. Denfer Rocherot, Montparnasse, Raspail. Samochód przejechał przez prawie całą szesnastą dzielnicę, zanim zatrzymał się przed ciemnozieloną bramą numer trzynaście przy Riką, pani premier. Przyjść po ciebie wieczorem do kwiaciarni? Nie, nie, dojadę do ciebie na motorze. Zamarzniesz może, ale uwielbiam mojego triumfa odpowiedziała, całując go na pożegnanie. Stali tak objęci dłuższą chwilę. Aż klakson jakiejś taksówki wyrwał ich z zaczarowanego świata. Madeleine trzasnęła drzwiczkami samochodu i posłała ukochanemu pocałunek. Wystukała kod do bramy i weszła na zadrzewione podwórko. Mieszkanie, które wynajmowała od chwili, kiedy zamieszkała w Paryżu, znajdowało się na parterze. Brrr, tu jest co najmniej minus piętnaście stopni, zadrżała z zimna. Wchodząc do dwupoziomowego mieszkania, będącego kiedyś pracownią malarską. Dzielnica, w której mieszkała, słynęła z tego typu pracowni budowanych tu masowo pod koniec XIX wieku. Madlen podpaliła zapałką płomień w piecyku podgrzewającym boiler i włączyła czajnik, żeby zrobić sobie herbatę. Pracownia malarska. Od dawna już zmieniła się w urocze dwupokojowe mieszkanie z salonem, małą kuchnią i sypialnią na antresoli, ale jego wysokość, wielkie okna w głównej ścianie i drewniany malowany parkiet przypominały o początkowym przeznaczeniu tego pomieszczenia, dodając mu uroku i stylu. Madlen włączyła radio na stację nadającą jazz. Sprawdziła, czy kaloryfery są podkręcone do maksimum i popijając powoli herbatę, kiwała się w rytmie dźwięków trąbki Louisa Armstronga. Czekała aż w mieszkaniu zrobi się cieplej. Po chwili wzięła szybki prysznic i drżąc z zimna wybiegła z łazienki. Wyjęła z szafy ciepły podkoszulek, dżinsy i gruby sweter ze szkockiej wełny. Gotowa do wyjścia schrupała batonik Kinder Bueno, wciągając skórzaną kurtkę i owijając szyję najcieplejszą chustką, jaką miała. Było niewiele po ósmej, kiedy wsiadła na swój płomienno-żółty motor. Jej elegancka kwiaciarnia była niedaleko. Z rozwianymi włosami przejechała kilkaset metrów po swojej ulubionej ulicy. Tutaj powstawały wiersze Rimbauda i Verlaine'a, tu zakochali się w sobie Aragon i Elsa i tę ulicę wreszcie unieśmiertelnił Godard na końcu swego pierwszego filmu w słynnej tragicznej scenie, w której Jean-Paul Belmondo, trafiony kulą w plecy, pada bez życia na ziemię na oczach swojej amerykańskiej narzeczonej. Madeleine skręciła z Boulevard Raspail w Rue de Lambre. Dojechała nią do Jardin Extraordinaire, Otwartego przez nią dwa lata wcześniej salonu kwiatowego, z którego była niezwykle dumna. Z lękiem podniosła metalowe żaluzje. Po raz pierwszy była tak długo nieobecna. Na czas urlopu w Nowym Jorku powierzyła sklep Takumiemu, swemu japońskiemu podwładnemu, który kończył paryską szkołę kwiaciarzy. Wchodząc do wnętrza, westchnęła z ulgą. Takumi wykonał wszystkie jej polecenia, nie pominął niczego. Poprzedniego dnia kupił w świeże kwiaty, bo wszędzie stały orchidee, białe tulipany, lilie, poensencje, ciemierniki, jaskry, mimozy, żonkile, fiołki, amarylisy. Wspólnie ubierana wielka choinka błyszczała wszystkimi światełkami, a z sufitu zwisały gałązki jemioły i ostrokrzewu. Uspokojona Madlen... Zdjęła kurtkę i obwiązała się fartuchem, kładąc w zasięgu ręki sekator, konewkę i małą motykę. Z zapałem zabrała się do najpilniejszych prac. Oczyściła liście fikusa, przesadziła orchideę, podcięła bonsai. Kwiaciarnia Madlen była zakątkiem magicznym i pełnym poezji. Jego atmosfera sprzyjała natchnieniu. Stanowiła oazę spokoju w hałaśliwym, niespokojnym mieście. Madlen pragnęła, żeby ludzie przekraczający progi kwietnego butiku zapomnieli natychmiast o swoich nawet największych troskach. Zwłaszcza teraz, w czasie Świąt Bożego Narodzenia, panował tu prawdziwie bajkowy nastrój. Gdy człowiek przekraczał próg, jardin extraordinaire, czas się cofał. Czarodziejskie zapachy przenosiły go natychmiast w bezpieczny świat dzieciństwa i chroniącej go tradycji. Zakończywszy wstępne prace, młoda kobieta rozpakowała choinki i ustawiła je przed sklepem. Żaluzja poszła w górę dokładnie o godzinie dziewiątej. Madlen uśmiechnęła się na widok pierwszego klienta. Stare przysłowie mówiło, że jeśli pierwszym klientem jest mężczyzna, utarg będzie bardzo wysoki. Niestety zachmurzyła się, gdy usłyszała, co mężczyzna zamówił: bukiet dla żony, który miała dostarczyć jej anonimowo. To była nowa, modna taktyka zazdrosnych mężów. Wysłać żonie kwiaty bez wizytówki i obserwować jej reakcję. Jeśli żona przemilczy otrzymanie bukietu, to oznacza, że ma kochanka. Mężczyzna szybko uregulował należności, i wyszedł, nie interesując się nawet, z jakich kwiatów będzie bukiet. Madlen zaczęła więc sama komponować wiązankę którą Takumi miał dostarczyć po godzinie dziesiątej do jakiegoś banku przy Rue Boulard, kiedy rozległy się głośne tony melodii Jumping Jack Flash. Zmarszczyła brwi. Słynna melodia Rolling Stonesów dobiegała z kieszonki w jej torbie, w której znajdowała się komórka tego Jonathana, jak mu tam. Zawahała się odebrać czy nie, ale zanim się zdecydowała, dzwonek zamilkł. Przez chwilę w kwiaciarni panowała cisza. Po czym rozległ się krótki, głuchy dźwięk zawiadamiający, że telefonujący zostawił wiadomość. Madlen wzruszyła ramionami. Nie ma zamiaru wysłuchiwać wiadomości skierowanej na pewno nie do niej. Ma inne sprawy na głowie, a poza tym miała głęboko gdzieś tego całego Jonathana, skończony cham. No i... A jednak nie mogła powstrzymać ciekawości. Puknęła w ekran i przyłożyła telefon do ucha. Dobiegł jej poważny niepewny głos jakiejś kobiety jakby amerykanki mówiącej z lekkim włoskim akcentem i najwyraźniej powstrzymującej szloch Jonatanie, to ja Francesca proszę cię zadzwoń do mnie musimy porozmawiać trzeba wiem że cię zdradziłam wiem że nie możesz zrozumieć dlaczego wszystko zepsułam wróć proszę zrób to dla charliego zrób to dla nas kocham cię nie zapomnisz, wiem, ale mi przebaczysz. Jonatanie, życie jest tylko jedno, a my jesteśmy stworzeni do bycia razem. Będziemy mieć więcej dzieci. Wróćmy do wspólnych planów, niech wszystko będzie tak jak przedtem. Bez ciebie życie nie ma dla mnie sensu. Nieskończenie smutny głos Włożki załamał się. Kobieta skończyła nagranie. Przez dłuższą chwilę Madlen siedziała nieruchomo. Poczuła się załamana, winna. Dostała gęsiej skórki. Zadrżała, odłożyła na lada telefon ze smutną wiadomością i zaczęła się zastanawiać, co robi.